Cześć, witam Was serdecznie i gorąco na kanale BoardGames TV. Ja nazywam się Rafał, witam Was serdecznie i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić grę I Know, czyli quizową grę, gdzie trzeba wykazać się nie tylko wiedzą, ale również sprytem, czyli umiejętnością obstawiania innych graczy. Jesteście zaciekawieni, więc zapraszam Was szybciutko do stołu. Zobaczcie, jak prezentuje się ta gra. No i oczywiście na koniec moja ocena. Zapraszam Was serdecznie. Ok, jesteśmy przy stole, omawiamy więc zasady. Jak wygląda przygotowanie? A bardzo prosto. Kładziemy planszę na środku, każdy z graczy wybiera swój kolor, otrzymuje dwa pionki z okrągłą podstawą I bet i z kwadratową I know. Dodatkowo każdy z graczy otrzyma jeden biały żeton świadczący o jednym startowym punkcie. Pozostałe białe i czarne żetony umieszczamy w pobliżu. Tak jak mówiłem, białe dają jeden punkt, czarne 5 punktów, więc jeżeli gracz będzie mógł sobie tutaj rozmieniać te punkty w czasie gry. Na środku oczywiście umieszczamy planszę, która będzie służyła nam do obstawiania. No i oczywiście mamy zestaw, potężny zestaw pytań i podpowiedzi. Gra jest bardzo prosta, a polega ona na tym, żeby po prostu odpowiadać dobrze. Na początku, w pierwszej rundzie, musimy oczywiście wybrać losowo lektora, który będzie czytał nam pytania. Ten lektor oczywiście bierze jedną z kart i na początku wybiera sam kategorię. Mamy cztery kategorie: czerwona historia, żółta kultura, zielona świat i niebieska ludzie. W kolejnych rundach kategorię będzie wybierał gracz, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, zaznaczając na planszy na jednym z narożników takim przezroczystym żetonem kategorię, z której będzie musiał lektor przeczytać pytanie. No i dobra, jesteśmy gotowi. Lektor zaczyna pierwszą fazę, czyli fazę I know. Lektor tylko i wyłącznie czyta pytanie. W tym wypadku na przykład jest to czerwona kategoria, historia, które nagrody filmowe. No i dobrze, i teraz zgodnie z wskazówkami zegara od gracza, od lektora od lewej strony, gracz będzie obstawiał, jak pewny jest odpowiedzi. Jeżeli chce odpowiadać na pytanie po jednej podpowiedzi, umieszcza pionek na trzech kropeczkach, co świadczy o tym, że chce zdobyć dodatkowo 3 punkty. Jeżeli chce zdobyć 2 albo 1 punkt, otrzyma 2 i 3 podpowiedzi. Każdy z graczy obstawi swoje tutaj pionki I know. Przechodzimy do kolejnej fazy I bet. Oczywiście, jak widzieliście, mamy tutaj dwa pola na każde tak jakby podpowiedzi. To jest troszeczkę taktyczna gra, więc możemy tak jakby odpowiadać takim samym pytaniem jak gracz, który odpowiedział wcześniej, więc gracze mogą mówić takie same odpowiedzi jak gracze, którzy wcześniej odpowiadali. No i dobra, przechodzimy do fazy I bet, czyli teraz gracze będą obstawiali, czyli zaczynamy od gracza, który jest najwyżej na torze, czyli obstawił największy ilość punktów, obstawianie jak odpowiedzą inni gracze. Czyli na przykład zielony obstawi, że gracz fioletowy powie prawidłowo. Czyli stawiamy obok piątka gracza fioletowego po stronie z plusikiem. Jeżeli jesteśmy pewni, że któryś z graczy odpowie źle, to stawiamy przy tym pionku po stronie z minusikiem. Kiedy wszyscy gracze obstawią swoje pionki I bet, możemy przejść do fazy podpowiedzi. Oczywiście na każdym polu, w każdej fazie może stać tylko i wyłącznie jeden pionek. No i dobrze, faza podpowiedzi. Lektor zaczyna udzielać podpowiedzi. Sprawdzamy, zielony chce tylko i wyłącznie jednej podpowiedzi, więc lektor czyta mu pierwszą podpowiedź. Po przeczytaniu pierwszej podpowiedzi gracz zielony odpowiada i wtedy na głos, ale lektor, uwaga, nie zdradza jeszcze, czy ta odpowiedź jest prawidłowa. Czekamy dalej. Lektor czyta kolejne podpowiedzi dla kolejnych graczy. Jeżeli wszystkie podpowiedzi, które są potrzebne, zostały już udzielone i odpowiedzi również, dopiero wtedy gracz, lektor, będący lektorem, może udzielić odpowiedzi prawidłowej. W tym wypadku są to złote maliny. Zdradzimy już odpowiedź. No i teraz sprawdzamy punktację. Jeżeli gracze odpowiedzieli prawidłowo, czyli gracz odpowiedział prawidłowo, to otrzymuje tyle punktów na takim polu, którym stał. Czyli jeżeli gracz zielony odpowiedziałby prawidłowo, dostaje 3 punkciki. Jeżeli niestety udzielił złej odpowiedzi, punktów nie traci, ale również nic nie zyskuje.
Kiedy to zostanie przydzielone, sprawdzamy teraz, jak obstawialiśmy innych graczy. Jeżeli obstawiliśmy dobrze, czyli stwierdziliśmy, że któryś z przeciwników odpowie prawidłowo i również to zrobił, to dostaniemy jeden punkt, czyli dodatkowo jeden taki żetonik. Natomiast jeżeli się pomyliliśmy, czyli obstawiliśmy, że dobrze odpowie, a na przykład źle odpowiedział, no to niestety taki żeton jeden tracimy. I kiedy już wszystko podliczymy, zbieramy pionki, kolej na kolejnego rektora, będący graczem zgodnie z wskazówkami zegara. A tak jak mówiłem na początku, gracz, który jako pierwszy udzielił odpowiedzi prawidłowej, wybiera nową kategorię i lecimy z kolejną rundą. Gramy do momentu, aż któryś z graczy zdobędzie lub przekroczy 20 punktów. Wtedy zatrzymujemy grę, sprawdzamy, który z graczy ma ich najwięcej tych punktów, bo może mieć kilka osób po danej rundzie 20 punktów. Gracz, który ma tych punktów najwięcej, oczywiście jest zwycięzcą. Ok, moi drodzy, gra Ainu, którą miałem pierwsze do czynienia 7 lat temu, dużo oczywiście się nie zmieniło. Natomiast dostajemy sporo nowych pytań, bo aż 4000 nowych pytań, odpowiedzi i sugestii. To naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli już ograliście pierwszą edycję, śmiało i Wam się ta gra podobała, śmiało biegnijcie do sklepu, kupcie, zamówcie przez internet, bo naprawdę warto. Gra kosztuje w granicach 80 zł, więc myślę, że to jest naprawdę fajna cena za grę quizową, zwłaszcza bardzo ciekawą grę quizową i która jest bardzo ładnie wykonana. Jest minimalistycznie wykonana, ale spełnia swoją rolę. Tak? Dostajemy fajne pudełko, białe, fajnie one wygląda, jest takie ekskluzywne. Mamy fajny napis srebrny, plansza też jest minimalistyczna, jednak spełnia swoje zadania i w momencie, kiedy na tej białej planszy leżą, stoją już kolorowe pionki, naprawdę to wszystko wygląda estetycznie i chce się na to patrzeć. Oczywiście pytania mamy w fajnym pojemniczku, wszystko trzymamy, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Rozgrywka oczywiście, jak to w grach quizowych, zasady nie są jakieś skomplikowane, niemniej jednak ta gra daje nam możliwość również pokombinowania troszeczkę z tym, z obstawianiem, tak? Bo musimy sobie tutaj obstawiać pytania, czy wiemy dobrze, ile jak podpowiedzi chcemy. I to jest też bardzo fajne podejście do gier quizowych. Zazwyczaj jest to pytanie, wymaga od Ciebie odpowiedzi od razu, ewentualnie dają nam gry jakieś trzy podpowiedzi. Odpowiedzi, musimy wybrać jedną z nich. Tutaj jednak są tylko i wyłącznie jakieś podpowiedzi, czyli jakieś sugestie po kolei nam są dawane. I to jest fajny temat, jeżeli chodzi o quizowe. Również mamy też troszeczkę taki dreszczyk hazardu, bo musimy obstawiać również odpowiedzi innych graczy, ale to też fajnie daje graczom, którzy nie czują się komfortowo w danej kategorii, ale na przykład wiedzą, że ten gracz sobie poradzi dobrze, możemy obstawić go, że odpowie prawidłowo i też zdobędziemy punkty. Więc tutaj gracze, którzy pomimo tego, że źle odpowiedzą na pytanie, jednak mogą dalej zdobywać punkty, obstawiając innych graczy. I to jest bardzo, bardzo przyjemne w tej grze, czyli pozostali gracze nie będą za bardzo odstawali w tyle, a nawet czasami mogą pozagrażać tym, którzy wykazują się jakąś większą wiedzę. Niemniej jednak w tej grze też trzeba właśnie mieć taką szeroką wiedzę, taki szeroki zakres wiedzy, bo naprawdę tutaj mamy taki mnóstwo, taki rozstrzał, że mamy historię, mamy jakieś instytucje, mamy zwierzęta. No jest tego mnóstwo i niektóre pytania, myślę, większość pytań jest naprawdę na dosyć wysokim poziomie. Są takie pytania dosyć łatwe, ale sam zamysł tej prowadzenia pytania jest ciekawy, a zarazem no też trudny, bo te pytanie jest takie zdawkowe i dopiero później kolejne podpowiedzi dają nam jakieś naprowadzają nas na pytanie. Niemniej jednak nie zawsze to jest aż tak oczywiste mogłoby być. I więc tutaj tą grę raczej preferuję osobom, które już grały w gry quizowe, mają jakąś wiedzę, bo naprawdę tutaj osoby, które dopiero zaczynają na przykład szukać jakiejś gry quizowej, są osobami początkującymi i kupią tą grę i wpadną w taką, że będą mieli trudnych dużo pytań, może troszeczkę ich znaleźć ta grę, a zniechęcić. Ale przychodzi nam z pomocą oczywiście edycja rodzinna, więc możemy sobie tamto kupić edycję, najpierw tamtą zacząć grać, zobaczyć o co chodzi, jak to się gra, poszerzać swoją wiedzę i to jest bardzo fajne. Także
I Know, naprawdę bardzo dobra gra quizowa z fajnym twistem, mi się to podoba, graczom się również to podobało, więc nic, tylko zachęcił Was do tego, aby mieć to u siebie w kolekcji. Także na dziś to wszystko, zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał, kliknijcie w dzwoneczek przy subskrypcji, żebyście pamiętali, że jest już kolejny materiał, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i cóż, do zobaczenia.